niedziela, 16 kwietnia 2023 roku. Zaczynam rajza. Opier. Co się mi trzeszczy. O kurcze. Ale Kajsi coś strzeliło. Witam wszystkich roztomiłych ludków. Tak jest, na kole. Rowerem po śląsku mu koszula. O, teraz będzie mnie widać. Rzadko kiedy swoja gęba pokazuje. No ale jak widzicie, nie jest zbyt fotogeniczno. Nowego promu my. Tamte już zdechło całkowicie. Dzisiaj się wybieramy na kesę w okolicy Skoczowa. O. Piękna wiosna się nam robi. Mam nadzieję, że nic nie zakłóci tej rajzy dzisiaj. Moje samopoczucie może nie jest jakieś super, ale damy radę. Bywało gorzej. Zwłaszcza, że 2 roki temu miałem COVID. W okolicach Pierwszerzech jest i tu podobno je kef. I jak na złość muszą być mniej. Czemu oni zawsze są tamka i omnika się? Idź pierunie, stronanie kurze. No jak na złość, oni to robią na złość. Piękne miejsce, takie połączenie dwóch potoków, chociaż jeden z nich to oczywiście jest potok Łaziński. Nie, to nie jest potok Łaziński. Potok Łaziński jest tam w dali. To z Łazy przecież płynie. A tutaj mamy jeden z potoków Iłownicy. Tak więc ona wypływa spod Góry Bucze, wzgórza Bucze. No a my tu mamy jak na złość dużo mugoli. A pierwsza już widzę, ale ho. Nie chcę się oddalić te mugole. No to już chyba jest skoczył, nie zwróciłem dokładnie uwagi. Jadę do Kesza, którego rzekł nie naszedł ostatnio, bo znaczy byłem blisko niego. No, że problem był taki, że wtedy zaczął lodzie. I to był poniedziałek wielkanocny. Także dzisiaj kontynuujemy ten temat. No, za ładne tereny. No, zagrożenie biologiczne. No to nie takie ładne tereny. Oczyszczalnia ścieków to nie są ładne tereny, ale kontynuujemy zdobywanie keszy w rejonie Skoczowa. No, w tym sezonie rajzy będą tak wyglądały. Mam nadzieję, że nic tych rajzów nie zakłóci, bo z reguły jest tak, że jak on spieprzony sezon narciarski, to i sezon rowerowy też. Sezon narciarski był spieprzony przez warunki pogodowe. Dobra, ja się muszę podziwać, no tutaj do tego Kesza się jedzie. Cisnymy. Do kolejnego punktu i zaś mu gole. Tak, no to dwa kesze znalezione. Wyginało.
nie wiem co, tu jest taki teren, co je dużo mu godzi. A już się zbliżą do następnego kesza. Oczywiście nie pokazuję w obcych keszy, żeby też nie ułatwić zadania, żebyście ich nie znaleźli tak prędko, bo to nie jest tak, że ja będę pokazywał filmy, że sobie pooglądacie i będziecie mieć wszystko podane jak na tacy, to nie ma tak. Dobra. No ja tu miałem być w poniedziałek, ale już dzień świąt, ale już się zaćmiło i niestety zaczęło loć wtedy. Dzisiaj nic takiego nie zapowiadają. Także mam nadzieję, że rajza będzie fajnista. Zwłaszcza, że mam nową kamerę GoPro. Bo tamta już zdechła całkiem. A więc musiałem zainwestować 685 zł. No ale coś zacząć, nie? Dobra. Tak, jak widzicie, znalazłem skrytkę geocaching. Bobry. Jest tu już mój wpis. Widzicie, tak, a ten Mariola 48 to jest moja siostra. Oczywiście ja nie wiedziałem dokładnie, kaj on był. A był. Zaraz wam pokażę kaj. Ja to muszę najpierw jeszcze zapakować do tego woreczka. Widzicie, tu jest woda w tym woreczku. Miał nowy, to bych dał, ale są jakieś jeszcze farfucle w tym, ale zapakujemy to. Ten pierwszy nie słyszał. Ło! Łokadło było to, a to było tu. No, maskowanie skrzynki pierwszoklasa, no, że by to tu nie wypadło. Oto. A kruszki to jednak jeszcze trochę przesadza. Się chciało na Wisłę jechać. Ale nie dziś. Tak, no to jest to w Koszowie, słuchajcie. Widać nowo pobudowane zakłady. Ale to, co tutaj idzie znąć, to jest po prostu katastrofa. Firmy, widać, że tu jakoś dziupla złodziejska chyba jest, bo kradli, tutaj widać izolacja z kabli, wszystko ściepane. A więc no mafia złodziejska też tu jest. Ale że trafił. Teraz tak, jakby się przedostać tam na drugą stronę, tam byś doszedł prawdopodobnie do kesza. Ale jak ja się tu mam przez to gruzowisko przedostać? To jest właśnie problem. Muszę obejrzeć, czy tam w ogóle warto iść. To, żeś widział na mapce, to jednak warto tam iść. Tam mi pokazało, że tam jest jakaś dróżka. A więc spróbuję się przebić przez te góry i doliny gruzu. No ale nie jest to łatwe. Opieruna. Jeszcze jakieś 10 metrów i wylezę.
Ale tak się nie robi, że się buduje zakład, a za zakładem burdel. W sensie takim, że hasie. A burdel to też może być innym znaczeniem. Wysypisko gruzu se zrobili. A nóż już jakąś aferę ujawnimy jeszcze. Aferę gruzową. Kurde. O, jeden robiłbyś za ciuch. Jedna kamera jest, ale co dalej? Dobra. Ten rządny przygód, tylko za rządny przygód eksploruje opuszczone obiekty, a nie inne. Ale tutaj przyjechał na terenie jakiegoś zakładu. Tutaj za rogiem droga. No. Widzicie, tutaj taki porządek, a tył taki bajzel mieć normalnie. Jak tak można ludzi w ciuda robić? A my dojechałem do Sztreki, czyli też do Bany. Dwa zdania na temat tej bany trzeba będzie powiedzieć. Bo coś drgnęło, słuchajcie. Tamten nasyp, co widzicie dali, to jest Sztreka na chybie Katowice, docelowo Katowice Wisła. Z tym, że też można tutaj dojechać cugiem do Cieszyna. Nas jednak interesuje ta Sztreka tutaj. Tutaj nic nie jeździ. Tam widzicie, jest rozjazd. Tam już dalej jeżdżą, nie? Tu nic już nie jeździ. Zresztą widzicie, że glajzy są porzewiałe. Ale ponoć pojawiła się kasa na rewitalizację tej Sztreki. To jest odcinek Skoczów Bielsko-Biała. Więc jak widzicie, trakcję też już pierun szczelił. W postaci oczywiście złomiorzy. Pojawiły się nadzieje, pojawiła się kasa ponoć na rewitalizację tego, że tutaj jeszcze cugi pojadą. No a jakby się tak nie udało tej kolei przywrócić, no to proszę tutaj coś w rodzaju żelaznego szlaku rowerowego zrobić. Tutaj jak widać firma remontująca tamte torowisko zapomniała trochę o krawędziach perunowych i tutaj je zostawili i już tu będą na wieki wieków. Tam widać u góry, u wierchu widać kaplicówka. Tutaj był papież Jan Paweł II. Malutka tak za pierwszą, nie?
A jeśli na Orliku podobno jest pieszy. Więc zjademy sobie. Pracowników i kierowników szkoły. No jest kierownikiem szkoły, także zespół szkół technicznych i ogólnokształcący. Że co mnie to nie dotyczy ten zakaz, bo jest kierownikiem tej szkoły. Można powiedzieć, że wręcz dyrektor. Tak. Nie, nie za bardzo. O, błotko. Błotko. To trzeba tutaj będzie poszukać kieszeń. Tak, jak ktoś nie wie, to są my przy Muzeum Zofii Kossak. Nie wiem, czy tam na tym parku się nie udał gdzieś. Będziemy się przejść po tym parku. Mamy być kaszka i śliwiska. Ktoś tu na rowerach jednak jeździł. Oni chyba też szukają kosza. A my jeszcze nie będę jaździł. Jaździł to całym. Ale że on tutaj wisi. Co to tu mamy za pomnik? Wiecie, w środku w tym muzeum ja już wiele razy był. Była tam Rajza. Tu żyła i pracowała w latach 1928-1963-1968 wielka pisarka polska Zofia Kossak-Szatkowska. Na pamiątkę 25. rocznicę śmierci mieszkańcy gminy Brenna. Kurki Wielkie, kwiecień 1993. No, przeczytałem, nie ma tutaj zakazu jeżdżenia rowerem, a więc robimy to legalnie wszystko. Jeszcze oglądam za kieszyn, nic nie znajdę. Ale tu chyba nic nie ma. Słuchajcie, miałeś nosa, jestem se w parku i mamy kesza. A że tu już chyba z godzinę jest. Nie pokażę wam dokładnie, w której tajli to jest, ale maskowanie naprawdę mega. Prawie cały park zeszedł, ale fajnie. Znalazłeś. Tak, no to potrzebowałbyś się przedostać
na te drugie, czy po lewej stronie. Ciekawe, czy się tu będzie dało wydostać. Sprawdzimy, pewnie jakoś mi się tam za bardzo nie chce jechać. Ale powiem wam, park kosaków, fajna sprawa. To będzie zawrzyte. Muszę tu wyjechać. Zawrzyte jest. Czyli musimy jechać tam dalej. Nie weszli. No powiem wam, z tym cashem to jest nie lada zaskoczenie, bo tu trzeba było obliczyć samemu współrzędne i ja tego w ogóle nie zrobiłem i przypadkiem bym go noszył. To był czysty przypadek. Jest to pierwszy cash wieloetapowy znaleziony przeze mnie. Pamiętajcie też, że należy tutaj bezwzględnie szanować, bo to jest własność fundacji, a też tak jakby własność prywatna, nie? Więc trzeba tutaj jak najbardziej się podporządkować tym, którzy tutaj gospodarzą. Także szukał, że naszą. Gdzie się tu wyleś? Muzeum Zofii Kossak od 10 do 14. Można tu wyjść? Chyba nie. Nie. Nie chcę mnie tu wypuścić. Gdyby nie górki, nie byłabym chyba wróciła tu. Przeżyłam najtrudniejsze i najszczęśliwsze chwile mojego życia. Zofia Kossak. Obiekt monitorowany. No ale park jak najbardziej godny uwagi, samo muzeum też godne uwagi. Na moim kanale są filmy z tego muzeum. Tak więc poszukajcie se. Tam jest nawet nagrane w środku, w tym budynku, jak my zwiedzali to muzeum. A jo, już kieruję się do następnego kesza. Ale tutaj było naprawdę fantastycznie. Polecam to miejsce w Górkach Wielkich. Muzeum Zofii Kossak. Te chłopki też to chyba znaszły tego kesza. Albo i nie znaszły. Mnie się udało. Herb Kossaków. No. Mało kto wie, ale tutaj znajduje się też dawna stanica harcerska. Obecnie budynek jest opuszczony. Z tego co wiem, to jakoś ochrona tutaj jest. Ale wygląda na to, że to wszystko jest opuszczone. No, idealne miejsce na urbex by było. Ale myślę, że wartałoby tutaj dać cynk rządnemu przygód. Niech on tu przyjedzie, niech to przeeksploruje. Jak ktoś chce, niech tu też eksploruje, ale robicie to na własną odpowiedzialność. Bo budynek jest, to jest kilka budynków. Jest naprawdę spory. Tam widać jakiś kościół chyba w Kowalach. O ile się nie mylę.
No tam niedaleko jest Bielowicko, słuchajcie. W Bielowicku jakieś trupy znaszli niedawno. Tak więc ciekawa sprawa. A i ocisnę dali na kesze. Coś tam słychać. Może jakieś urbexowce już tam chodzą. Jest kolejny budynek. Bądź szczerze, że jeszcze nie był. Nigdy. To jest Góra Bucze. Wzgórze raczej. Czyli tam są źródła i łownicy. Czyli mamy taką mało rajza do źródeł i łownicy. Tam widać Równica i Lipowski Gruń. Tam przy Lipowskim Gruniu ponoć jest wpis do keszy. Nie wiem, czy bych to dzisiaj ogarnął, ale zrobimy tam rajza, tam ich jest chyba z 30. A ja teraz cisnę w kierunku następnym. Ale jest to zajebisto miejscowo. Powiem wam. Naprawdę wartało się tu wybrać. To są te plusy tego kaszowania, że zwiedzamy takie tereny, w których jeszcze nie było. Dobra, nakręcimy jakiś filmik na fejsa. Rowerowo-narciarski świat. O, Czantoria się nam pokazała. Jest i poniwiec. Jeszcze za strumem, ale się też pokorzę. No, były tam skirajzy w tym sezonie. Były. Na poniwcu jak debiutował. Jeszcze, że o keszach nie słyszał wtedy. Dobra. Te okolice tego wzgórza Bucze. Kolejna fantastyczna miejscowa. Nawet taki rajzy piechty by tu się dało zrobić. O, na przykład skitury. To by było fajne też. Że ja tu o tym nie wiedział. Że dzięki geocachingowi odkrywamy nowe miejsca. Chociaż tu już kiedyś były plany, żeby tu przyjechać. Dobra, zrobimy zdjęcie. Wążę na tym Buczu. Miejscowa. Rewelacja. Że ja tu jeszcze nigdy nie był. Czy to jest grzech piorunowy? Jakie potężne dęby tu są. Co to tu jest za kamień granicznik? Jest jakaś bacówka. Powiem wam, że interesujące miejsce. Jest jakiś grill. Naprawdę fajno. Szlak kultury wołoskiej na Śląsku. Basówka Bucze. Koliba Bucze. Obiekt został otwarty w 2015 roku. Gospodarzami basówki na Bucze są Stanisław i Bogusława Juchowie z Górek Wielkich. W tym momencie można smakować regionalnych produktów. Jakieś gulasze i te wszystkie rzeczy. Szlak kultury wołoski. Tradycyjny wypas owiec na górze Bucze. Czyli ginał chyba tam. No i dobrze, niech pasmą łowce. Jak to powinno być? Aha, tu jest ta bacówka. Chyba
Ta jest nieśmiała. Zakaz palenia ognisk samowolnie. No dobrze to jest. Zakończenie sezonu pasterskiego. Jeszcze nie jest otwarte. Ale fajne miejscowe. To ja już widzę Kesza. Jeśli wy nie widzicie, to już naprawdę jest źle. Problem jest taki, że są tu mogole. Ale ja już go widzę. Chyba sanatorium jakieś dziecięce chyba. Z tego co widzę. Dobrze. Wzgórki wielkie, ulica na wzgórzu. Wygnał na wprost, widzimy Łysochora. No, fajnie by było tam się. Dostać tej chwili Kesza, ale nie chcę też wjeżdżać na prywatny teren. I mam nadzieję, że nie wjadę na jakiś prywatny teren. Ale chyba niestety druga się nie skończy. Droga się kończy. Tam idę łazić po prywatnych działkach. A dziwe jest kamera. Jakieś opuszczone. Niedokończone. 6 metrów do Kesza. I to mogę śpić. Widzicie go? Jak ukryty? Super! To już tak, idąc od tej skrytki, tu jest taki oto szlak czerwony. Skrytka z daleka widoczna oczywiście, ale jest tu jeszcze coś, co w sposób szczególny przykuło moją uwagę. Ci co oglądają mój kanał, to wiedzą o co chodzi. No mianowicie słupki PK. Jeden jest i drugi. A więc dwa w jednym mamy. Powiem wam, miejscowa naprawdę super. Ulica spacerowa. Wygląda na to, że też tu zajadymy. Ale jest ogień. Ach, moje hamulce. Widać. Fajne góry. Beskidu Śląskiego. Ładnie przyleciał. Ale nie przyleciał. Zmiana o 8,8 km/h. Czas trwania ostatniego kilometra.
na tą skrajkę, puść tą skrajkę. Ania. Powiedzcie mi, co to jest skrajka? Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Zjechałem do Górek Wielkich. No i co, koło kościoła niby trafiłeś na ciulaty moment. Gdy na uszy musza skończyła. Gole to czasami potrafi człowieka zmierzyć. Ja tam był przy Keszu, a tutaj jakoś baba uznała kwiatki przyjść zbierać. Siedzi, cholera, siedzi i nie chce się ruszyć. Jak na złość to robi? Ładzę wierny! Ładzą, idzie pastego, ale też zaliczony oczywiście, no jedyny dali. No to dali są górki, ale nie wiem czy wielkie czy małe. W każdym razie będziemy przejeżdżać przez Brynica, nad Brynicą. No bo muszę się dostać na drugowcu na rzeki. No tutaj też mamy fajne miejsce, chlebowo chata, taki skansen bardziej, ja w Górkach Wielkich. Przy głównej drodze zaraz to je fajne miejsce, oj. I tutaj widzicie, cipy chodzą. Tak, ja nie przeklinam, nie. To są cipy. Czyli po polsku kury. Po śląsku cipy. A wiecie czemu? Bo na kury po śląsku się go do woło się. Cip, 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 cip. I temu są cipy. To nie ma przekleństwo w wersji śląskiej, na pewno nie. No Poloki z tego robiły, zrobiły przekleństwo. No jednak wiadomo, do Brynne jeszcze dzisiaj. Tak, jadę tą drogą tylko wtedy, kiedy muszę, bo tu jest piorunowy ruch. No to wrócimy w Brynnej. A przed nami widać droga i góry. Ale jeśli chodzi o te góry, jeszcze tego nie widzicie, ale tam po lewej stronie, jak jest ten czerwony dach, jak się te chałupy kończą, jak wienał widać małe skrzyczne. Idę, ale jedzenie zawoniało. No zrobię to, ale tutaj nas nie chcą. Tutaj są niechętni strasznie do rowerzysty. No i w Warszawie idiota też się trafi. Pół metra.
Ode mnie może było, niecałe. Ale może rejestracje nagrane, także. Ok. Zobaczcie, tam mamy lipowski gruń. Tam po raz też tego dosyć sporo je. Mamy bacytka. Bacytka za brzydko. I co, i dupa. Miało tu coś być i nie ma. No, powiem wam sztajpa konkretna. Obok mnie jest lipowski gruń. Tutaj tam też jest ponoć mnóstwo tych skrytek. Dzisiaj już nie mam czasu. A jutro też trzeba do roboty iść o 4 rano. Więc sami wiecie, co robimy się. Ale tu jest miejscowa. Widokowo miejscowa. 700 metrów do Kesza. No, powiem wam. Moje. Widzicie to? Fajnie to tu wygląda. No, powiem wam, że dzięki tym geocachingom idzie odkryć takie miejscowy, że to się w głowie nie mieści. Kurde. Aż się w łebie kręci dosłownie. Ale powiem wam, przejeżdżałem teraz koło cmentarza i było nazwisko Alojzy Chujeba. Normalnie nie chciałbym mieć takiego nazwiska. Alojzy Chujeba. Ja nie przeklinam, bo to jest nazwisko. Także no coś niesamowitego. No to jadę już wyślaną trasą rowerową w Struniu. Z drugiej strony jest stanica harcerska. Tam też ponoć jest jakiś pies, ale nie znalazł go. Też tam pisali na geocaching, że ktoś go pewnie gwizdnął. Będziemy czekać na rozwój wydarzeń. Aż ta pędala mi się tyle od zeszłego sezonu jeszcze nie naprawiono. Dobra, cisniemy już. Na drugą stronę chałupy, bo jutro trzeba wstawać o 4 rano do roboty. Także nie ma co. Trzeba się cieszyć każdą rajzą, choćby to miała być ostatnia rajza w życiu. No nigdy to nic nie wiadomo. Pamiętajcie, że jeden dzień potrafi rozwalić całe życie. Coś o tym wiem. Ale cisniemy. Ja w ogóle. Nie rozumiem. Dzień dobry. Jest już podwójna trasa rowerowa. Trasa rowerowa 604 Bielsko-Cieszyn. Już tutaj wyznaczowano. To jakieś place porobione. Nie wiem po co. To tu będzie. Nie jakoś się rajza. Proszę, jest flag czerwony Euroregionu Śląsk-Cieszyński, jest Greenway, jest 604 Bielsko-Cieszyn, jest i wyślana trasa rowerowa. Wyznaczono, a jeśli zbliżą do następnego Kesza, to jak też nie wie, to tutaj mamy po prawej stronie most dawnej kolei wąskotorowej. Już to wiele razy tutaj godą. Teraz wjeżdżamy na jej nasyp.
i pojedziemy właśnie tak jak ona szła. ZKR objazd. Ach, nie będzie żadnego objazdu. Tak, tu jest nasyp właśnie drobnej wąskotorówki. Jedziemy do drewnianego kościółka w Nierodzimiu. Teraz mamy niestety dość poważną barierę. To jest taki krajowej jedyny. 81, tak. Mamy niestety. Jakoś się tu trzeba przeciąć. Udaje. Jak jeżdżę na narki, to często glinę łapię. Nawet jechały gliny. No i ciśniemy dalej. Tu ma kościółka. A jak ktoś nie wierzył, że tutaj szła wąskotorówka, to zaraz uwierzy. Widzicie to? Blajzy. Wąskie tory. No, 200 metrów. I będziemy w kościółek. Ładny drewniany kościółek. Mam nadzieję, że nic się nie wyjdzie, bo to dzisiaj niedziela. Może być msza i mgłę. Prosto trzeba jechać w kościół świętej Anny. Dobrze. Cisnęmy. A to mamy drewniany kościółek świętej Anny. Nie rodzimy na szlaku architektury drewnianej. Na keszyk. No to już chyba znamy przyczynę objazdu. Zresztą ten objazd już był w przeszłym roku, a więc no, robią nowy most. Dobrze, nowa ława będzie. Super. A i temu jest WTR przerwany. Więc ja teraz podjadę się tym starym WTR-em na skoczki. Ale dobrze, dobrze, niech się dzieje, niech robią. Niech się rozwijają te nasze trasy rowerowe, żeby szło jeździć, żeby ludzi wygonić przed komputerów. Chociaż ja też mam filmy na YouTubie, no ale to tak oglądajcie, jak deszcz leje i jak w ogóle nie ma pogody na rower. O. Chociaż gadają, że złej pogody na rower nigdy nie ma. Jest tylko źle ubrany rowerzysta. Albo leniwy rowerzysta. Tak gadają. Jak jest naprawdę, to już musicie sami stwierdzić. No i przy okazji też chcę, teraz trochę trzęsie, chcę recenzja tego filmu pod kątem technicznym, bo mam nową kamerę, jak wiecie, a więc model ten są, tylko że wersja trochę lepsza, a więc chciałbym też znać opinię na temat jakości filmu, dźwięku, takich tam różnych technicznych rzeczy. Będę wdzięczny.
A dzisiaj mamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. U nas w Ligocie odpust w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Do tego kościoła ja chodzę. Ja był oczywiście w kościele. Ale wczoraj na wieczór, jakby by tam nie szło zaparkować za bardzo. A mam też takich ludzi, którzy no za bardzo pieszczy nie rządzą mnie. Ani na kole nie zajadą. No i co? No i mamy ostatni kezi, jak zwykle. Mogole. Nie będziemy pokazywać do końca. Tu jest granica. Łączy się z Wisłą. Więc oboczymy jeszcze te 100 metrów dalej. No i widzicie, dziewczyna biegnie. Super. Jest to na pewno fajna sprawa. Wcisnijmy to już tu. O, tam jest jakiś chodniczek, może nawet nie wiedział. Kurde, ale wygląda na to, że tym chodniczkiem trzeba będzie jechać. No to mamy sobie już kesza znalezionego, ją namierzył. Mielibyście wiarę, że tam coś jest? No jest. Oczywiście, że ja. Widzicie? No my. No to tak, słuchajcie. Nasza rajza właśnie się kończy. Było fajnie. Naprawdę elegancja Francja. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko streścić, że od Skoczowa nie nagrywałem, bo już było cima. A jest już 8:30, więc nie ma co przedłużać. Ja już zbliżam się ku chałupie. Wiele tu mamy kilometrów, no 70 będzie coś. Także fajnie było. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do zaś. Hej!